Cześć wszystkim! Znowu pan 7, ściąg faktorio na modach. Dobra, widzicie, zrobiłem już fabrykę silników. Dorobiłem również fabrykę silników elektrycznych. Już to nie było nic zbytnio ciekawego. Po prostu silniki lecą z zewnątrz. Tutaj dorobiłem jeszcze linię z układami elektronicznymi, które mieszają się tutaj z silnikami. Potem silniki i układy elektroniczne są ładowane tutaj, a środkiem dostarczam smar. Więc tak, mamy 5 fabryk silników, 5 fabryk silników elektrycznych, bo oba produkują się po 10 sekund, oraz 20 fabryk szkieletów latających robotów, ponieważ one produkują się 2 razy dłużej, więc 10 tego powinno starczyć na 20 tego. I tutaj też zbyt dużo się nie dzieje. Po prostu wziąłem jeszcze, przedłużyłem tą linię ze stalą, bo nie chciało mi się nowej doprowadzać. Mieszam ją tutaj z silnikami, a tutaj doprowadzam linię z układami oraz z bateriami. Bateriaż stamtąd musiałem ciągnąć. Dobra, ponadto dorobiłem 2 razy tyle tranzystorów. Nie chciało mi się tutaj fabryki robić nowej od zespołów elektronicznych, więc dorobiłem tutaj, po prostu przekierowałem linię w drugą stronę. Więc 2 razy tyle tranzystorów, 2 razy tyle układów elektronicznych. I 2 razy tyle płytek drukowanych. I teraz mam taką linię i powoli zaczynam robić już z tego mózgi. Mózgi robotów. Do tego potrzebujemy dużo elementów elektronicznych, tranzystorów oraz płytki drukowane. Więc tak, tutaj będę dostarczał elementy elektroniczne, bo ich potrzeba najwięcej. I wątpię, żeby to, co mamy na górze, żeby wystarczyło. Przy okazji mieliśmy trochę problemów innych w fabryce. Trochę ołów nam się zaciął, trochę tutaj rzeczy nam się pozacinały. Wprowadziłem tutaj, jak to się mówi, sprzężenie zwrotne. Ponieważ tutaj czasami się coś blokowało, bo filtrujące podajniki powiedzmy czegoś nie wyłapały i tutaj się blokowało i przez to miedź czasami nam stała. Więc dodałem tutaj sprzężenie zwrotne. To, co się nie wyfiltruje, wraca z powrotem do filtrowania. Mam nadzieję, że to wystarczy. Z niklem mamy problem, ponieważ powoli się zapełnia nam magazyn, ale na razie jakoś żyjemy. Dobra. A jeszcze miedź przerobiłem na troszkę lepszą, ponieważ zaczyna nam już trochę jej brakować, a póki co nie chcę się zajmować dorabianiem miedzi, ponieważ tak, mam ciekawsze rzeczy do roboty. Więc przerobiłem to na drugi poziom, znaczy na zaawansowane przetwarzanie miedzi, czyli najpierw zamiast przetapiać od razu miedź, to najpierw przetwarzamy ją. Potem ją przetworzoną miedź wytapiamy razem z tlenem. I w ten sposób lepszą wydajność uzyskujemy. No i dobra. Kończmy tutaj, co zaczęliśmy. Tak. Tutaj będzie linia na podstawowe układy. Czy mamy wystarczająco? Pewnie nie. Ale dobra, jedziemy. Tak, tutaj sobie będą szły. Więc tutaj będziemy musieli zmiksować tą linię, co tutaj będzie szła, oraz tą, co tutaj. Dobra. Zrobimy tak. Możemy to dalej trochę zrobić. Tak. W ten sposób i tutaj też. O tak. No i dobrze. To dalej również musimy tutaj podobnie zrobić. Okej. No i dobra. Musimy jeszcze tutaj
dociągnąć obie linie i będzie Fajrant. Już pewnie po drodze skończą mi się rzeczy. Dobrze tutaj? Tak, lecą tranzystory. No i dobra. Dobra. Lecę po pasy, bo już mi się kończą. Coś jeszcze mi się kończy. Mogę wziąć jeszcze szybkie podajniki. I długie. Dobra. Ciach. Jak z fabrykami też mogę w sumie sobie dziabnąć zapas. Dobra, trochę długich. I trochę niebieskich. Nie robiłem jeszcze fabryki. Właśnie blokowaliśmy podajniki masowe, filtrujące podajniki masowe, ale jeszcze nie robiłem ich fabryki, ponieważ oba potrzebują układów elektronicznych. A układów elektronicznych nie chcę się aż stąd ciągnąć tam. Zrobimy to dopiero jak już będziemy mieli sieć logistyczną. Na takie rzeczy. Tak, płytki drukowane chyba nie najszybciej idą, co? Czegoś im brakuje? 82. Nie, powinno być wszystko ok z nimi. Już ta fabryka ma dużo mniej skończonych. A dobra, pewnie. Pewnie po prostu był zapas i dlatego nie produkowały. Ok, dobra. Tutaj po pierwsze chcemy wkładać tędy. A na zewnątrz będziemy wyjmować. Dobra. Teraz to jeszcze okablować. Dobra. Powoli będziemy mieli nasze mózgi. Dobra. Mamy korpusy. Mamy mózgi. Musimy jeszcze sobie zbudować fabrykę narzędzi. A to już będzie prosta w sumie. Obie potrzebują stalowych płytek i stalowych kółek zębatych. Myślę, czy nie moglibyśmy tutaj zrobić jakoś tego w jednym tym, ale chyba by to nie było najlepiej tutaj jakoś dostawić. Stalowe koła zębate, jedna stalowa płytka na sekundę, to całkiem sporo. Stalowe koła zębate również potrzebują jednej płytki. Więc chyba każda fabryka będzie musiała mieć swoją własną fabrykę kółek zębatych, tak. A ile ich potrzebujemy? A mamy 5 fabryk tego, więc mamy jedną na sekundę, więc jedna fabryka każdej z tych wystarczy nam. Myślą. Możemy to zrobić tak, żeby na zewnątrz wypluwać. O tak, a środkiem będziemy tylko stal dostarczać. A trochę to będzie marnotrawstwo przestrzeni. Możemy też tutaj jakoś to dobudować.
Tutaj musielibyśmy to zamienić jakoś na stal. Nie, dobra. Zróbmy to ładniej. Tak. Tutaj będzie stal leciała. Musieli daleko stal przeprowadzić, ale dobra. Mam trochę nadmiar rudy żelaza, więc to nawet nie będzie problem, że sporo stali zużyjemy. Dobra. Zróbmy ładną, długą linię. Właśnie, czego będziemy potrzebowali do roboportu, do części roboportów? Układów elektronicznych, stalowej płytki i żelaza. Co myślę? Być może gdzieś tutaj również utworzymy fabrykę, żeby się z tym nie bawić ręcznie ciągle. Zobaczymy zaraz. Jeszcze tutaj i tak, dobra, mamy stal. Teraz będzie stalowe koło zębate. Będzie narzędzie robota konstrukcyjnego, tutaj narzędzie robota tego. Tego nie będziemy wypluwać na zewnątrz. To przeniesiemy. I tak. Tutaj możemy od razu również pewnie zrobić fabrykę właściwych już robotów. Są w logistyce. Tak, teraz musimy po prostu tylko to zmiksować, wszystkie trzy rzeczy. Bardzo szybko się robią. Jedna fabryka każdego z nich obsłuży. Wszystkie. To może zróbmy tak. Symetrycznie, ponieważ roboty konstrukcyjne budować, a ty roboty logistyczne. Tutaj jeszcze doprowadzimy miksy odpowiednie. Raz, tu jakaś linia w sumie nie. Będzie to leciało, będzie to leciało, tutaj będzie to leciało.
tak. I tutaj również podobnie. A, znowu pasy. Dobra. Chociaż nie w sumie. Nie wiem, czy to będzie szybciej. Chyba szybciej będę, jak zajdę sam. Dobra. Czy to? A, już blisko jesteśmy. Zaraz będą roboty. Zaraz będzie się działo. Okej. O właśnie. Tutaj są te części, a w logistyce jest chyba właściwy roboport. Tak, tak. To sporo stali wymaga. Dobra, zajmiemy się tym zaraz. Okej. Przyjmę produkcję robotów. Dobra. Jeszcze damy po stalowej skrzynce. I voilà. Że zróbmy na razie sobie 4 staki. Zanim nie pobudujemy jeszcze roboportów. No i dobra. Fiu! Tyle wymagane jest rzeczy, żeby zrobić parę robotów. No ale dobra. No wszystko działa dobrze. Tak, tutaj będzie brakować tych mózgów, ponieważ nasza produkcja części... Nie, powinna być taka sama jak produkcja mózgów, 1 na sekundę. Więc powinno być wszystko ok. Tak długo jak będziemy mieli zasoby. No, myślałem się, że to może nie starczyć na długo. Tranzystory powoli już się za... Chyba. Powoli zaczyna ubywać. A tych trochę mniej. Trochę wolniej schodzą. Więc pewnie tranzystory pierwsze się skończą. Tak sądzę. Zobaczymy. No i dobra. Roboporty. Więc tak. Włazy, anteny i inne pierdoły. Czekaj chwila. Jak dużo... tych rzeczy potrzebujemy. Tutaj potrzebujemy jeden właz i 4 anteny i 4 ładowarki. Okej, to dobrze, bo włazy są najdroższe. Wow, ile stali na to pójdzie. Myślę, że nasz nadmiar rudy żelaza niedługo się skończy. Dobra, jak to reszta surowców wygląda? W miarę spoko. Ruda miedzi się nie stakuje, ale nie widać, żebyśmy mieli póki co problemy z tym. Stali zaczyna brakować. Ok, będziemy musieli dorobić kolejny piec dla stali i to tyle. Ok, dobra. Ale zanim się tym zajmiemy jeszcze, zróbmy to. Układy elektroniczne. Wow. On będzie zżerał masę surowców. Ale wygląda na to, że chyba jeden wystarczy. Chwila, ile jeden roboport się... Na razie... Nie planuję robić więcej niż jednej fabryki roboportu. Wygląda na to, że tak, że do jednej fabryki roboportu wystarczy po jednej fabryce całej reszty. Tak. Nawet to będzie w dużym zapasie.
Tak, to chcemy ustawić. Stalowa płytka, stalowa, wszystko wymaga stali. Te dwa wymagają układów elektronicznych, to nie. Czy sam roboport? Nie, sam roboport już chyba nic nie wymaga więcej. Nie, jeszcze więcej stali wymaga. O kurde. Dobra. Myślę, że ustawimy to trochę tak. Tutaj będziemy produkować... anteny. Tutaj będziemy produkować ładowarki. Tutaj będziemy produkować roboporty. Tutaj sobie dostarczymy stal. Tutaj będzie fabryka włazów. Wygląda na to, że tutaj również będziemy musieli żelazo dostarczyć na koła zębate. Gdzie one są tutaj, koła zębate? Tak, ty będziesz pakować tutaj, ty tutaj. Potem musimy jeszcze jakoś wypakować te roboporty, jakoś sensownie. Więc myślę, że to przesunę. Jedno pole. Tak, jeszcze raz. Tutaj będą włazy. Będą żelazne trybiki. Kurde, naprawdę to drugie wszystko jest. Dobra. Będzie skrzynia na to. Okej, problem jest, to jeszcze musimy dostarczyć płytki i miedziane druty. Potrzebujemy włazów 1 na 10 sekund. W sumie to możemy trochę odsunąć. Będziemy ładować drugim inserterem. Okej. Jeszcze miedź będziemy musieli dostarczyć. W ten sposób. Dobra, jeszcze raz. Właz oraz trybiki. Tutaj dostarczamy żelazo. Tutaj stal dostarczamy. I tutaj dostarczymy układy. Okej. Dobra. Wezmę jeszcze kolejny stack pasów, bo to na pewno nam nie starczy, to co mamy. Wygląda na to, że baterie też się zużywają. Ale zaraz to coś z tym zrobimy. Może tutaj damy po prostu wyrównywacz. W ten sposób obie fabryki będą działać zawsze. Z obu stron, nie tylko z jednej. To powinno trochę pomóc. Dobra. Więcej pasów. I specjalnie nie badam nic, ponieważ wiem, że mamy trochę problemy z rzeczami, więc nie będę na razie zużywał więcej surowców niż potrzebujemy, żeby to wszystko uruchomić. Dobra. Tutaj będzie lecieć stal. Tak również będzie lecieć stal. Na razie nie chce mi się wydłużać tej linii. Zrobię tak po prostu. Jeżeli będą problemy z wydajnością, to wtedy pomyślę.
Tak, nie wiem, czy ta główna linia będzie i tak jeszcze dłużej wydłużana niż to, co jest teraz. Tak jak mówiłem, w przyszłości planuję to w ogóle przerobić. Więc nie wiem, czy ta główna linia będzie nam jeszcze zbytnio potrzebna. Okej. Tutaj postawiliśmy ten radar drugiego poziomu, a przy okazji brakuje nam zasilania. Okej, czyli będę musiał dorobić więcej silników parowych. Z węglem już nie mamy problemu. To jedna ciuchcia zdecydowanie zaspokaja całe nasze problemy na węgiel. Tak, potrzebujemy po prostu więcej silników parowych zrobić. Okej. To za chwilę. Gdzie leciał żelazo? Będzie leciała miedź. Okej. Dajesz mieć. Będzie długa podróż. Okej. Jeszcze żelazo tam na dół musimy dociągnąć. Dobra. Leci, żelazo leci. Kablujmy to jeszcze jakoś. Jeszcze układy tutaj musimy dostarczyć, a jeszcze tutaj musimy układać to, co potrzeba. Już stalowe płytki, masz już włazy. Tak, i brakuje nam jeszcze układów. Również będzie długa linia. Wysokości będzie zakręt. No i dobra. Musimy jeszcze chwilę poczekać. A, dobra. Tutaj nie dorobiłem. Szkłady dopłyną. I to chyba będzie tyle, jeżeli chodzi o roboty, przynajmniej na razie. Tak. Stawimy sobie tutaj również roboporty. Przynajmniej jak już się zaczną robić. Jak już masz anteny. No i dobra, pierwsze roboporty lecą. Fiu! To również trochę nam zajmie.
ponieważ będą tutaj produkowane, będą tutaj musiały pewnie latać do różnych miejsc. Dobra. Stawmy te roboporty. Dobra, musi być w odległości 1. Okej. Jaki one mają zasięg? Całkiem spory. Okej. To może skasujmy to. To mi było potrzebne tylko do podglądu. Zaraz pójdziemy, również naprawimy naszą produkcję stali. Czy poprawimy trochę. Żeby ją naprawić, będziemy potrzebowali pewnie więcej żelaza. Okej. Że na razie powkładajmy tyle, ile mamy. No i tak, powinniśmy również zacząć robić skrzynie. Zaopatrzeniowe oraz magazynujące. Będzie zaopatrzeniowa. Są roboty konstrukcyjne, to również będzie zaopatrzeniowa. Dobra. Teraz was przestawimy, żebyście działały sprytnie. Dobra. Tak, a czy tutaj wartość z ramienia? To władowność? Nie. Włącz, wyłącz. Warunek. Czy tu statystyki robotów? Dostęp robotów logistycznych. Czyli ty chcesz odczytywać wszystkich dostęp robotów konstrukcyjnych Z. Dobra, ustaw włącz, wyłącz. Warunek. Gdzie to jest? Gdzie były te sygnały? Z. Nie. Okej, w sygnałach. Z. 0 równa się. Okej. Ty tak. Samo, tylko że ty będziesz dostęp robotów logistycznych Y, znaczy X. X równa się 0. No i dobra. Wkładajmy jeszcze te, co mamy. Tak, jak myślałem, zabrakło nam układów. To już możemy ograniczyć, powiedzmy do 2. Już mam już całkiem sporo. Rozprzestrzeńmy trochę naszą sieć logistyczną. Dobra. Ty chcesz konstruować tutaj. Dobra, to również skasujmy. Nie będzie mi to na razie potrzebne. Jeżeli będzie, to każę robotom to skonstruować z powrotem. Dobra. Gdzie dalej chcemy
to rozprzestrzenić. Chyba mają troszkę większy zasięg niż w bazowej grze. Okej, powiedzmy, że tutaj. Dalej powiedzmy, że tutaj. I gdzieś dalej tam też poślemy. Dobra, fajnie, że tutaj prawie nam sięga. W sumie postawmy to sobie tutaj. Raczej nic nie postawimy tutaj, bo to jest ta linia tych bazowych, których nie zamierzam zbytnio wydłużać. Chcę mieć również roboport tutaj. W fabryce tego. Chcemy mieć roboport tutaj, przy fabryce śmieci. No i ładnie. Możemy zacząć również badać pewnie większą liczbę pola pól logistycznych. Pola logistyczne postaci 2. Tak, zdecydowanie miedzi nam brakuje teraz. Materiały brakuje do konstrukcji. Okej. Wstawiamy to jeszcze do skrzyń zaopatrujących. Tara. Co jeszcze krzyczysz? Powinieneś już mieć wszystko. Dobra, ale one są powolne. Wydają mi się troszkę większe niż w bazowej grze. Tak mi się wydaje. Okej, dobra. Gdzie wy lecicie? A, tam dobudować. Ale tam tego nie chcę już. Tak, bambukowe zrobiłem. Myślę, że tutaj zrobimy też parę skrzyń magazynujących. Niech tutaj magazynują wszelkie śmiecie. No i dobra, jest fajnie. Następną rzecz, jaką musimy zrobić, to przetapiać, znaczy nie przetapiać. Musimy wydłużyć to coś. Ponieważ chcę zrobić pełne przetwarzanie ród. Na razie robię ją tylko do wodnej rafinacji. Jeszcze pozostaje krystalizacja oraz oczyszczanie kryształów. Wtedy będziemy mogli fajne rzeczy robić z tych, co będziemy mieli. Cynk w sumie. Może nie fajne, a może bardziej na razie niepotrzebne. Ale chcę mieć już pełną linię. Jakby. Poza tym będziemy musieli popracować nad naszym przetapianiem. Generalnie będziemy chyba musieli sporo przebudować tą fabrykę, żeby to zaczęło sprawnie funkcjonować. Tak. Ale mamy już teraz narzędzia. Mamy boty. Więc sporo one ułatwią tą sprawę. Właśnie, chyba... Chyba zacznę dostarczać tutaj drogą powietrzną te płytki. Aż tak, trochę. Troszkę to niewydajne jest takie dostarczanie. Okej, dobra. Jak gadania. Widzimy się, tak, słyszymy się w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.